Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Katarzyna Południak, jestem astrologiem i tarocistką i zapraszam Państwa do wysłuchania horoskopu przygotowanego na sierpień dla poszczególnych znaków Zodiaku, oczywiście 2018 roku. Pierwszy znak Zodiaku Baran. Ja, drodzy Państwo, tutaj przygotowałam dla każdego znaku profesjonalny horoskop, ale nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie upewniła się, czy aby astrologia na pewno nie myli się. Co do przyszłości baranów, właśnie na sierpień, gdybym nie posiłkowała się również kartami tarota. Także będzie to swego rodzaju astro tarot, który tutaj możecie Państwo w tej chwili wysłuchać. Horoskop dla baranów na sierpień wygląda następująco i widać, że w pierwszym domu jest księżyc, który mówi o tym, że właśnie w sierpniu sprawy domowe, sprawy związane z kobietami będą najważniejsze. Uważajcie bardzo na dzieci. Zwłaszcza w drugiej połowie sierpnia, ponieważ mogą tutaj stwarzać pewne problemy i pewne kłopoty, także ograniczone zaufanie do dzieci. Natomiast jeżeli. Barany w sierpniu, w pierwszej połowie sierpnia nie wybierają się na urlop, to tutaj mogę zagwarantować, że praca będzie miła, przyjemna i w dobrej atmosferze. Natomiast w drugiej połowie sierpnia, barany, możecie starać się o podwyżkę. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o horoskop profesjonalny dla baranów, i już patrzymy, jakie karty tutaj będą odnośnie baranów, właśnie na sierpień. Faktycznie jest pokazany dom, są sprawy uczuciowe, uczucia, emocje faktycznie na pierwszym planie. I faktycznie coś może karty ostrzegają, żebyście byli ostrożni właśnie podczas wyjazdów i też myśleli o tym, żeby faktycznie dobrze się zabezpieczyć na wyjazd, w sensie takim, żeby przewidzieć każdy ewentualny scenariusz, bo faktycznie tutaj mogą pojawić się jakieś trudności, jakieś kłopoty. Natomiast jeżeli chodzi o, o sierpień dla baranów, i o karty Tarota. Faktycznie karty mówią, że będzie to miesiąc bardzo miły, dużo tutaj spotkań Was czeka, powiedziałabym, ale też i jest to czas, powiedziałabym, ważnych i osobistych przemyśleń. Tak? Może to być czas, kiedy barany, które są jeszcze samotne, Podejmą decyzję o m, zaręczynach. Także tak y, wyglądają karty i y, horoskop profesjonalny dla baranów. Dla byków y, przygotowałam również horoskop, który wygląda następująco. I y, y, jak widać, tutaj Uran jest y, na ascendencie. Bezpośrednio uran na Waszym ascendencie, co mówi o tym, że ten miesiąc będzie bardzo rewolucyjny i bardzo intensywny. Bardzo możliwe, że podejmiecie w ostatniej chwili jakąś decyzję o takiej mocno. Awangardowej, ekstrawaganckiej podróży, gdzieś daleko w ciepłe kraje, natomiast będzie to faktycznie bardzo udany wyjazd. Natomiast jest też to miesiąc bardzo dobry, jeżeli chodzi o sprawy domowe, o sprawy rodzinne, ale też i dobry czas na zakup. Mieszkania, na zakup może jakiejś ziemi, nieruchomości w przyszłości, po to, żeby wybudować dom. Ale jest to też bardzo dobry czas na to, żeby jakiś remont w domu przeprowadzić. Ogólnie nie grożą Wam tutaj żadne trudności. Jedyne na co może, musicie uważać, jakieś trudności do 19. Do 19 sierpnia w porozumieniu się z kobietami. Niezależnie od tego, czy będą to kobiety młodsze czy starsze, mogą tutaj pojawić się jakieś trudności, jakieś problemy, więc jeżeli coś będziecie załatwiali, e, powiedziałabym z kobietami, do 19 sierpnia tutaj e, lepiej zostawić te ważne takie decyzje właśnie po 19 sierpnia. E, jeżeli chodzi o Byki. I o y, karty na sierpień. Już patrzymy, co my tutaj mamy. Czy to nam się też jest dom? Też jest dom i widać, że y, jakieś y, ważne decyzje będą podjęte, które od dłuższego czasu y, są, powiedziałabym, zostawiane na potem, na później. Y, karty też pokazują y, sytuację faktycznie. Zakupu jakiejś nieruchomości, zakupu domu, ale też i możliwe, że rozpoczęcia własnej działalności. Jeżeli chodzi jeszcze, tutaj karty też mówią o bardzo dobrym czasie finansowym. Będziecie mieli pieniądze na to, żeby faktycznie gdzieś wyjechać, ale też i pieniądze na to, żeby poprawić, powiedziałbym, swój komfort życia. Także bardzo, bardzo fajnie i Ciekawie zapowiada się ten sierpień dla byków, jeżeli chodzi o bliźnięta. Horoskop dla bliźniąt pokazuje dosyć ciekawą sprawę. Na Ascendencie nie mamy tutaj żadnej planety silnej, natomiast w Trygonie do tego Ascendentu mamy Marsa i Plutona, co mówi nam o bardzo silnym skupieniu na sprawach zawodowych. Chociaż to pełnia sezonu, można powiedzieć sierpień, jednak bliźnięta będą bardzo pochłonięte sprawami zawodowymi, załatwianiem ważnych szczegółów spraw związanych czy to z własnym biznesem, czy to z firmą, w której, w której pracują. Bardzo możliwe są nagłe, nieoczekiwane, powiedziałabym, takie zwroty akcji, ale w sensie też pozytywnym. Co do tutaj powiedziałabym zdrowia, horoskop pokazuje sytuację, żebyście bardzo zwrócili uwagę na tak zwaną higieniczną stronę życia, ponieważ mogą wam tutaj grozić y, takie nieoczekiwane, nagłe y, sytuacje, kiedy zdrowie się pogorszy i trzeba będzie, y, powiedziałabym, bardzo dużo rzeczy przekładać, odkładać. Tak to tutaj wygląda. Natomiast też Saturn w ósmym domu mówi o tym, że możecie dostać jakieś pieniądze. Może to być spadek, może to być z jakiegoś ubezpieczenia, może być to być jakaś zaległa kwota, która gdzieś wam się należy, o którą od dłuższego czasu się staracie. Ale też są to jest to zakończenie spraw tutaj urzędowych i sądowych w sensie. Pozytywnym właśnie w sierpniu. Zobaczmy, co tutaj, jak sprawy wyglądają, jeżeli chodzi o sierpień dla bliźniąt z kart tarota. Karty zdecydowanie mówią o sprawach uczuciowych tutaj. Na pierwszym planie stawiają sprawy uczuciowe. Widać, że sporo bliźniąt właśnie w sierpniu zmieni swój stan cywilny. To bardzo wyraźnie widać, ale też i widać to, że będziecie chcieli rozpocząć czy to budowę domu, czy to kupno mieszkania, ale też i mówi, mówi Tarot o poczęciu dziecka. i to bardzo 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 wyraźnie. Także te osoby, które jeszcze nie mają albo chcą mieć kolejne dzieci, to sierpień jest tutaj, jeżeli chodzi o bliźnięta, bardzo dobry. Właśnie sierpień też mówi o takich sytuacjach, kiedy kończycie z jakimś trudnym, dawnym etapem swoim, tak? Czyli faktycznie to, co też tutaj Horoskop podpowiada, zakończenie długich spraw urzędowych albo spraw właśnie Sądowych. No, jest to powiedziałabym taki dosyć mocny, przełomowy moment w Waszym życiu, żeby sprawy poszły bardzo mocno do przodu, a przeszłość jednak już nie powracała. Jeżeli chodzi o raki, horoskop dla raków też wygląda bardzo ciekawie, ponieważ tutaj przede wszystkim Saturn na descendencie yy, mówi o tym, że będziecie chcieli yy, coś zmienić yy, w waszym otoczeniu bardzo radykalnie. Yy, jest to zmiana, jeżeli chodzi o sprawy osobiste. Może być tak, że ktoś się zdecyduje na rozstanie, tak, na zakończenie związku relacji, w którym źle się czuje. Mówimy oczywiście o rakach. Ale też i jest to czas, kiedy możecie podjąć decyzję, drogie raki, kiedy chcecie odejść z jakiejś firmy, z jakiejś pracy, w której nie czujecie jakby tego, że jeszcze możecie dużo osiągnąć w tej firmie, tak, widzicie, że jakby Wasza kariera już jest w pewnym sensie jakby zablokowana, tak? I nic tutaj więcej nie osiągniecie. Jest to taki czas właśnie radykalnych zmian, o których też od dawna myślicie. Jeżeli chodzi o raki i o sierpień, widać tutaj, ponieważ tutaj bardzo blisko w koniunkcji księżyc i Neptun jest. O tym, że będziecie... Yy... Pielęgnować swoje relacje z osobami starszymi, tak? Widać kontakty z osobami starszymi, ale i tymi właśnie, które daleko od Was mieszkają. Mogą być to osoby, które gdzieś mieszkają poza granicami kraju. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o raki. Raki też w tym miesiącu powinny uważać na, na całą gospodarkę hormonalną, ponieważ widać, że coś tutaj może. Zacząć się dziać, natomiast jeżeli pozostawicie to bez kontroli, no to tutaj nie trzeba być alfą i omegą, żeby wiedzieć, że to może w przyszłości źle się skończyć. Jeżeli chodzi o raki i o karty tarota, tutaj faktycznie karty pokazują jakąś faktycznie historię kończącą, uczuciową. Tak. Czyli no mówiąc krótko y, rozwody, no, rozwody to bardziej kojarzymy w sensie takim, prawda, kiedy mamy małżeństwa y, w sensie formalnym, ale też i związki, które nie mają, y, że tak powiem tego podpisu w urzędzie stanu cywilnego czy w kościele też y, mogą właśnie zostać w tym czasie zakończone. Ogólnie widać, y, że Sierpień dla raków jest miesiącem poznawania nowych osób, tak, ale właśnie jednocześnie paradoksalnie kończenia. Tutaj też tarot zwraca uwagę właśnie na jakiś nowy biznes. Bardzo możliwe, że będziecie chcieli wejść w jakąś spółkę z kimś, żeby wspólnie coś poprowadzić. Natomiast ja osobiście odradzałabym spółkę. Bezpośrednią taką, bardziej na zasadzie dwóch niezależnych y, działalności gospodarczych, ponieważ karty ostrzegają, żeby y, nie wchodzić y, w zależności, y, takie spółki finansowe. Tak? Ale jak najbardziej y, jest to początek y, nowej drogi y, uczuciowej i nowej drogi tutaj zawodowej. Y, tyle jeżeli chodzi o raki i o karty Tarota. Y, co do lwów. Y, lwu, lwy. Tak wygląda horoskop dla lwów, przygotowany właśnie na y, sierpień. Lwy mają bardzo, bardzo ciekawy czas, w pewnym sensie bardzo silny czas karmiczny. O tym mówi węzeł księżycowy i słońce na Waszym właśnie ascendencie. Będą wokół Was działy się rzeczy w pewnym sensie niezależne od Was, ale bardzo Wam potrzebne. Są to sprawy związane czy to z Waszymi sprawami właśnie osobistymi, sprawami zawodowymi. Czyli pamiętajcie, żeby teraz w sierpniu, drogie lwy, nie bronić się przed jakimiś w pewnym sensie pomysłami, które gdzieś tam Wam przyjdą do głowy, nie myśleć na zasadzie, że to jest niemożliwe, tylko powiedziałabym brać przysłowowego byka za rogi i zacząć działać, tak? Bo horoskop na sierpień mówi zdecydowanie, jest to Wasz czas, to jest Wasz miesiąc, tak? Natomiast do 19 sierpnia, czyli tak jak Merkury który jeszcze będzie w retrogradacji, bardziej niech to będzie czas przygotowań do tych zmian, natomiast fizycznie realizacja tych Waszych planów, żeby nastąpiła właśnie po 19 sierpnia. To, co tutaj horoskop w pewnym sensie jakby ostrzega, tak, to są nieporozumienia i kłótnie, rodzinne. Mogą to być bezpośrednio z partnerem, z partnerką, ale też i na tle tutaj większej takiej, powiedziałbym, areny rodzinnej, czyli z wujostwem, z kuzynostwem, z rodzicami tak, z teściami Także w ten sposób to tutaj wygląda i po prostu jakby nie dajcie się w pewnym sensie jakby sprowokować do jakiejś kłótni, bądźcie po prostu jakby mądrzejsi, tak, tutaj w tych, w tych sprawach. Jeżeli chodzi o lwy i karty Tarota, Tutaj tarot zwraca uwagę na Waszą kondycję, powiedziałabym, materialną, tak? Faktycznie myślicie o jakiejś zmianie w tej dziedzinie. Nie widzicie jakby za bardzo w tej chwili, w jakim kierunku mogłoby to pójść, tak jakby czekacie na takie przebudzenie, tak? Natomiast widać Karta Świata i mocy, i są to wielkie arkany, arkana, mówią o tym, że tak naprawdę te zmiany e, są nieuniknione, tak? E, w pewnym sensie, jakby. Dalej, tak jak y, żyjecie, nie chcecie żyć. Oczywiście nie mówię tutaj bezpośrednio y, cał o wszystkich jakby dziedzinach waszego życia. Y, jest to związane z jedną dziedziną waszego życia, którą chcecie zmienić, ale w pewnym sensie, chociaż jesteście zodiakalnymi lwami, powinniście mieć tę wrodzoną siłę i m, taką moc y, i siłę przebicia. Gdzieś ostatnio jest ona uśpiona. I faktycznie... Y, Los powiedziałabym, sypnie pomysłem, sypnie też groszem, yy, że będziecie mogli zacząć działać i realizować yy, właśnie swoje yy, pomysły. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o lwy, yy, jeżeli chodzi o karty Tarota i oczywiście profesjonalny horoskop na sierpień. Panny, yy, drogie Panny, jeżeli chodzi o sierpień, yy, jak my tutaj wyglądamy? Tutaj też w sierpniu panny będą zastanawiały się i rozważały, czy związek, w którym są, jest związkiem szczęśliwym i czy faktycznie warto go legalizować, a może nie, a może zostawić na razie tak jak jest. Widać bardzo duże takie powiedziałabym niezdecydowanie. Natomiast panny kobiety, które od dłuższego czasu starają się o dziecko, chciałyby mieć kolejne dziecko, pierwsze dziecko, jest to bardzo dobry czas na to, żeby tutaj to dziecko zostało poczęte. Przede wszystkim panny w tym miesiącu będą miały bardzo udane kontakty z rodziną. Bardzo możliwe, że właśnie wybieracie się gdzieś w wakacyjną podróż albo z bliskimi. Albo właśnie do rodziny, u której dawno nie byliście. Jeżeli chodzi o ostrzeżenie dla panny, panny bardzo powinny uważać na osoby, które w pewnym sensie dopiero co poznały i wygląda na to, że są świetnymi znajomymi i że warto jakby zainwestować w tę znajomość. Bardzo dużo tutaj powiedziałabym przy pannach kręci się tak zwanych fałszywych przyjaciół, tak? Także uważajcie, ale też i uważajcie na swoje rzeczy, w sensie jeżeli chodzi o kradzież. Tutaj też na to y, horoskop tutaj zwraca uwagę. Patrzymy teraz na panny i karty, y, karty Tarota. Faktycznie, karty tutaj ostrzegają przed y, jakąś y, jakimś fałszerstwem, jakąś nieuczciwością, widać, że wy będziecie się zastanawiali, czy warto zaufać tej osobie czy nie. Natomiast y, faktycznie kręcą się przy was, ja powiem wprost, oszuści, tak? Także bardzo uważajcie, bo będziecie y, no mówiąc y, kolokwialnie cierpieli. Y, karty też mówią o sytuacji, kiedy faktycznie Patrzycie na, swoją, na swój związek, w którym jesteście, właśnie pod kątem, czy to jest to, czy ja jestem szczęśliwy, czy nie, zastanawiacie się. Ale tutaj nie jest sierpień miesiącem, kiedy podejmujecie ostateczną decyzję. Jest to po prostu przyglądanie się i zastanawianie się. Jeżeli chodzi tutaj o sprawy też biznesowe, tutaj nic raczej tak mocno do przodu nie pójdzie. Jest to taki, powiedziałabym, Stan, który ani nie pogorszy się, ani się yy, nie polepszy. Natomiast też karta mówi o tym, żeby uważać na osoby, które będą Wam obiecywały złote góry. Wstrzymać się. Sierpień nie jest yy, miesiącem na takie cudowne okazje. Yy, to jeżeli chodzi o panny i horoskop, i tarot. Dla wag. Wagi to jest horoskop dla wag, przygotowany właśnie na sierpień. I tutaj bardzo mocno widzimy sytuację, kiedy w momencie, kiedy Wenus wkroczy do znaku wagi, będzie to po 10 sierpnia. Tutaj y, zmienia się bardzo możliwe, że zmienicie właśnie y, w temacie zawodowym, tak? Y, albo podejmiecie decyzję o odejściu, bądź już y, znajdziecie pracę taką, w której y, będziecie się lepiej czuli i będziecie mieli większe możliwości, powiedziałabym, y, jeżeli chodzi o rozwój i też finansowe kwestie. A jeżeli chodzi też o y, wagi, Tutaj widać, że macie spory mętlik na początku, właśnie miesiąca, jeżeli chodzi o yy, sprawy finansowe. Tak jakby. Nie macie pieniędzy wystarczająco na to, żeby, powiedziałabym, wyjechać tam, gdzie gdzieś sobie na początku planowaliście, ponieważ jakieś nieoczekiwane wydatki pojawiły się miesiąc temu, tak? pojawiły się w czerwcu. Natomiast tutaj faktycznie ja bym się nie poddawała na waszym miejscu, jednak drążyła temat tego wyjazdu, ponieważ po 10 sierpnia te pieniądze po prostu będziecie mieli. Powiedziałabym tak cudownie jak manna z nieba. One po prostu wam spadną. Najprawdopodobniej będą to pieniądze, które albo dostajecie z jakiegoś funduszu, zostaną wam wypłacone, albo po prostu dostaniecie, jak ja to mówię, zwrotną pożyczkę od, od kogoś z rodziny. Tak? tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o wagi. I patrzymy sobie na wagi, jak to wygląda na sierpień i karty Tarota. Już patrzymy, drogie wagi. Mhm. Gdzieś się chcecie faktycznie udać, coś zrobić, ale jeszcze brakuje Wam odwagi. Natomiast też tutaj tarot zwraca uwagę na, powiedziałabym, Waszą sytuację uczuciową, Waszą sytuację rodzinną. Nie widzę tutaj y, jakichś takich, y, powiedziałabym, drastycznych zmian y, na tym polu, ale natomiast osoby, które y, są w krótkich związkach, w krótkich relacjach, y, powiedzmy, że krótka relacja to jest taka, która trwa y, 9 miesięcy do y, między 9 a 6 miesięcy, y, tutaj widać, że te relacje y, teraz w sierpniu po prostu zostaną zakończone. I też widać przy Was sytuację, kiedy będziecie chcieli, powiedziałabym, jakby pożegnać się w cudzysłowie jakby pożegnać się z przyjaciółmi, którzy tak naprawdę przez kilka ostatnich lat tak naprawdę na to miano nie zasługują, natomiast gdzieś jakby te osoby cały czas są przy Was, nie potraficie jakby poradzić sobie z tym, żeby po prostu odci odciąć się po prostu od takich toksycznych związków, od takich toksycznych relacji. Oczywiście toksyczne związki nie, od razu nie muszą oznaczać związków uczuciowych, związków romantycznych. Są to też i takie związki, w których faktycznie no, padamy ofiarą w pewnym sensie jakby takich Wam Wampirów energetycznych, którzy tak, które tak naprawdę z nas tylko ciągną, nic w zamian nie dając. I to faktycznie jest taki, taki czas, natomiast ten czas to będzie do 19 sierpnia. Te wszystkie relacje zostaną tutaj za, zakończone, jeżeli chodzi o wagi. Skorpiony. Skorpiony, bardzo proszę, piękny Jowisz w waszym, waszym znaku, ale też i w pierwszym domu. Jest to wspaniały czas. Słońce na medium Coeli, czyli słońce góruje. Jest to wspaniały czas na robienie tak naprawdę kariery. Macie teraz swoje 5 minut. Wykorzystajcie je. Wiem, że jest. Sezon urlopowy, natomiast macie, że tak powiem, idealny czas na to, żeby bardzo wiele osiągnąć, zwłaszcza w dziedzinach, jeżeli pracujecie w dziedzinach, gdzie coś tworzycie, tak. Mogą być to nie muszą być dziedziny typowo artystyczne, mogą być to dziedziny związane z psychologią, też z księgowością, z bankowością, dziedziny związane z informatyką, ale też i logistyka, transport, tego typu sprawy, jak najbardziej te zawody w tym miesiącu, jeżeli tutaj skorpiony w takich zawodach pracują, mają, powiedziałabym, swoje 5 minut na to, żeby bardzo dużo osiągnąć. Jeżeli chodzi o związki, o relacje dla skorpionów na sierpień, jest to czas bardziej Ciągle budowania relacji, jeżeli gdzieś w jakichś związkach coś ostatnio było nie tak, jest to bardzo dobry czas na to, żeby tutaj wyjaśnić sobie do końca sytuacje takie konfliktowe, krytyczne, które były między Wami. I teraz patrzymy sobie na karty Tarota. Jeżeli chodzi bardzo ładnie, Askielichów. Askielichów, karta powiedziałabym. Szczęśliwa w sensie, no dla mnie jest to taki talizman, karta talizman i faktycznie tutaj widać, że jednak karty pokazują taką sytuację, że wy się jeszcze nad czymś zastanawiacie, wahacie się, tak jakby nie do końca wierzycie w swoje szczęście, w swoje powodzenie, w swój sukces. Natomiast widać, że ten sukces zawodowy, i tutaj naprawdę jest to spory awans, taki społeczny, zawodowy i finansowy, który widać, i jest tutaj jakaś osoba w Waszym otoczeniu, która bardzo mocno w Was wierzy i powiedziałabym Was dopinguje. Natomiast zdecydowanie to Wy musicie sami jakby zakończyć jakiś, powiedziałabym, trudny etap i wziąć tak naprawdę sprawę w swoje ręce. Przede wszystkim karty pokazują, że jest przy Was osoba która źle wam życzy. I faktycznie tę osobę yy, zobaczycie i yy, zupełnie w momencie kiedy yy, jakby nie pozwolicie, żeby ta osoba ingerowała jakby w wasze życie, faktycznie te sprawy wszystkie przede wszystkim zawodowe i finansowe idą tutaj bardzo mocno yy, do przodu. Strzelce. Yy, strzelce, jeżeli chodzi o sierpień, yy. Strzelce mają taki miesiąc, powiedziałabym tak. Jowisz w 12 domu, Wenus na Medium Coeli i Księżyc tutaj na Immum koeli. Jest to taka sytuacja, kiedy bardzo leniwy miesiąc mają strzelce przed sobą, nie za bardzo wam się będzie cokolwiek chciało. No i można powiedzieć, że sierpień jest idealnym miesiącem na to, żeby po prostu leniuchować i nic nie robić. Natomiast jest to czas na pewno porządkowania spraw rodzinnych, domowych, ale też i takich urzędowych. Jest to bardzo dobry czas, żeby zająć się sprawami, Sprawami, które przede wszystkim takimi urzędowymi, formalnymi, żeby odgrzebać je i pozałatwiać, pokończyć, ponieważ jest to bardziej taki miesiąc. Kończenia spraw, aniżeli rozpoczynania. Nie jest to też dobry czas na to, żeby tutaj zawiązywać formalnie jakieś związki, żeby zakładać jakieś spółki czy działalności. Bardziej jest to czas, powiedziałabym, kończący pewne sprawy, aniżeli rozpoczynający. No i przede wszystkim błogie nic nie robienie, przede wszystkim strzelcom tutaj będzie w głowie <śmianie> przez cały miesiąc, ale no troszeczkę trzeba będzie tutaj popracować i coś porobić, ale mówię, nie ma tutaj jakichś wielkich takich spektakularnych, powiedziałabym też zagrożeń, tak? Jedyne na co powinniście też uważać, to jeżeli chodzi o wagę, tak? będziecie sobie dogadzać, jeżeli chodzi o jedzenie, tak, to tutaj Taka, y, taka sprawa. I teraz tak. Karty y, tutaj jednak mówią o czymś, y, co będziecie kończyć, tak? Y, jeżeli chodzi o takie sprawy formalne. I teraz y, karty zwracają uwagę, że mogą być to sprawy jakieś y, związane jeszcze, na przykład z jakimś byłym partnerem, y, czy mogą być to jakieś sprawy z. przepraszam. Sprawy spadkowe, które faktycznie gdzieś jakby odkładacie na wieczne nigdy. Zdecydowanie tarot tutaj mówi o jakimś. Jakimś długu, który macie w pewnym sensie do spłacenia, jeżeli chodzi o jakiś urząd. Nie chodzi tutaj bezpośrednio o y, dług taki finansowy, ale y, dług y, może to być po prostu, że trzeba dopełnić pewnych y, formalności. Yy, I faktycznie karty tutaj też mówią o sytuacji, kiedy. Bardziej będziecie chcieli wypoczywać, aniżeli podejmować jakieś trudne i ważne decyzje. I faktycznie jest to czas zdecydowanie kończenia, czasami też właśnie kończenia jakichś projektów, które gdzieś tutaj są rozpoczęte i właśnie gdzieś wiszą w takim, powiedziałabym, w takiej przestrzeni niedokończonej. Yy, tyle, jeżeli chodzi o strzelce, i przechodzimy do koziorożców. Koziorożce, no tak, koziorożce yy, już z samego założenia mają ciężko w życiu. Yy, Te oczywiście archetypowe, to takie kości prawdziwe koziorożce, bo spotykamy też i koziorożce, które zupełnie nie mają natury. Yy, koziorożca. Natomiast tutaj faktycznie bardzo taki powiedziałabym trudny i ciężki miesiąc Wam się szykuje. I tutaj, niezależnie od tego, czy będziecie chcieli, czy nie, pewne sprawy będziecie musieli zrobić, dopełnić. Widać, że jeżeli chodzi o sprawy takie rodzinne, o jakieś zapisy. Trzeba tutaj formalnie coś załatwić. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, jest to bardzo dobry miesiąc, ponieważ te Wasze starania, ta Wasza ciężka praca, mozolna, która czasami jest niedoceniana, widać, że po 19 sierpnia jest bardzo doceniona. Bardzo możliwe, że w tym czasie też. Wybierzecie się na urlop i dopiero wtedy w firmie zauważą, jak bardzo niedoceniona jest wasza obecność i wasza praca. Tutaj powiedziałabym, że po powrocie możecie być bardzo miło zaskoczeni, ponieważ albo dostaniecie jakąś nagrodę, natomiast ja bardziej widzę, że jest to po prostu podwyżka. Jeżeli chodzi też o sprawy tutaj zdrowotne, powiedziałabym przede wszystkim kobiety, ale i mężczyźni, tutaj widać, że jest, narządy rodne są, powiedziałabym, bardzo delikatne w tym miesiącu, jak również nerki. Także bardzo uważajcie, bo to wydaje się niby błahe, ale jednak bardzo poważny temat. Natomiast... Samotne koziorożce, które jeszcze nie mają pary, jeszcze nie mają swojej drugiej połowy, tutaj widać, że los postawi na Waszej drodze kogoś, komu nie będziecie już potrafili się oprzeć, i powiedziałabym, że ten stan życia w pojedynkę w sierpniu ma szansę się zmienić, jeżeli chodzi o koziorożce. Patrzymy tutaj, jak to wygląda. Proszę bardzo, Saturn na Ascendencie i pierwsza karta Sprawiedliwość, tak? Czyli faktycznie jakieś formalności musicie w tym miesiącu dopełnić, bardzo ważne. Najprawdopodobniej mogą być to też jakieś sprawy z jeszcze poprzednich związków, z jeszcze poprzednich relacji, które trzeba będzie tutaj uregulować, załatwić patrzymy, widać też jakąś podróż. Karty zdecydowno no tak, sierpień jest miesiącem jednak wakacyjnym ciągle i wi widać podróż. Natomiast też karty e, mówią, że podczas tej podróży faktycznie możecie kogoś poznać, kogoś z kim e, po prostu będziecie już na dłużej. Ale też i e, karty ostrzegają przed tym, żebyście za bardzo nie szaleli, w cudzysłowie na wyjazdach, e, ponieważ może się to zakończyć tym, że wrócicie z wakacji i będziecie mieli spory debet na koncie. Także ostrożnie z wydawaniem pieniędzy, a widać, że jowisz na Medium Coeli właśnie mówi o takim geście, tak? o takim miesiącu, kiedy mamy gest, ale też i właśnie o tej podwyżce. Dla wodników. Dla wodników, jeżeli chodzi o sierpień, Mars na ascendencie. Bardzo żywy, dynamiczny miesiąc. Yy, miesiąc, yy, że tak powiem, bardzo silnie związany z rodziną, yy, ponieważ i Wenus, i Merkury, i Słońce, i Węzeł są w siódmym domu, czyli w domu rodziny. Yy, widać, że tutaj będą się działy Ważne rzeczy, bardzo możliwe, że jakieś przebudowy, rozbudowy, remonty, zakupy domów, zakupy mieszkań, wszystko co jest związane właśnie z domem, z rodziną, ale też i zakładanie tej rodziny, tak? Mogą być to zaręczyny, może być to poczęcie. Potomka, pierwszego potomka, 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 niekoniecznie płci męskiej, ale też i może być to właśnie ślub, który w tym miesiącu bierzecie, i jak widać, dla wodników będzie to idealny miesiąc właśnie. Przede wszystkim, horoskop ostrzega tutaj przed osobami, które ponownie tutaj, jak było przy innym znaku. Chcą być w gronie Waszych, powiedziałabym, takich serdecznych znajomych, ale też i przyjaciół. Bardzo uważajcie na nowo poznane osoby właśnie w sierpniu, ponieważ mogą one być po prostu fałszywe, nieszczere, nie mieć dobrych intencji. I widać też Jowisz, tutaj niedaleko Medium Coeli, mówi o tym też, że jest to dobry miesiąc, jeżeli chodzi o sukces zawodowy. Tyle jeżeli chodzi o mm, profesjonalny horoskop dla wodników, i już patrzymy, y, co tutaj karty tarota nam y, chcą powiedzieć y, dla wodników. Karty ostrzegają przed y, jakąś zdradą, przed jakąś nieuczciwością y, młodszej osoby. Y, no, jeżeli ktoś ma 60 lat, no to tą młodszą osobą będzie 50 lat, tak? Jeżeli ktoś ma 30, no to tutaj będziemy uważali na osoby, które gdzieś mają 20 i 20 kilka lat. Karty też mówią o sytuacji, kiedy właśnie możecie spodziewać się właśnie poczęcia, poczęcia dziecka. Na co jeszcze tutaj karty zwracają uwagę? Faktycznie yy, karty mówią o, o Waszych sprawach domowych. Yy, też mówią o tym, że tutaj yy, duże zmiany, bardzo możliwe też, że przeprowadzka, przeniesienie się z jednego miejsca, w którym mieszkacie właśnie w inne. Może to być właśnie ten sierpień, yy, kiedy właśnie. Organizujecie już całą tę przeprowadzkę, czyli już to nowe miejsce jest gotowe, powiedziałabym, do zamieszkania i właśnie w sierpniu planujecie tę przeprowadzkę, i faktycznie jest to bardzo, bardzo dobry czas. Karty tutaj ostrzegają Was przed po raz drugi, jednak przed osobami, które mogą mieć wobec Was nieuczciwe zamiary. Ale też i karty mówią o rozpoczęciu właśnie nowego etapu. I ten nowy etap widać, że będzie właśnie w nowym miejscu, w nowym domu, bądź będzie to po prostu nowy, nowy związek, który właśnie pojawi się, tak? W sierpniu. I przechodzimy do ostatniego znaku zodiaku, do ryb. Już patrzymy, jaki horoskop tutaj mamy dla ryb. Tutaj bardzo podobnie jak przy znaku koziorożca, koziorożce miały Saturna na ascendencie i jest to planeta też Koziorożca. Tutaj mamy Neptuna w pierwszym domu, czyli też planetę ryb, też właśnie ważna, ważna dla Was. I tak jak to ryby, nasze kochane, są bardzo wrażliwe, są bardzo delikatne. Tutaj cała ta Wasza energia może zostać spożytkowana właśnie na. Stworzenie, powiedziałabym, jakiegoś dzieła. Może być to dzieło typowo artystyczne, ale może być też to coś związane jakby z Waszą pracą, z Waszymi sprawami zawodowymi. Widać, że jest to bardzo dobry, bardzo twórczy miesiąc, kiedy Wasza wyobraźnia będzie bardzo, bardzo mocno pobudzona. Natomiast osoby, które powiedziałabym rozwijają się duchowo, pracują tutaj z energiami. Ryby, które rozwijają się duchowo, a na pewno dużo jest takich ryb, jest to bardzo dobry czas na to, żeby jakby osiągnąć kolejny etap, kolejny poziom właśnie w tym rozwoju duchowym. Tutaj też widać, Nową, nową znajomość, bardzo obiecującą, w którą wejdziecie bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie, dlatego właśnie, że w, właśnie w sierpniu wasza intuicja będzie bardzo mocno pobudzona i czasami będziecie odbierali takie, powiedziałabym, niespójne sygnały. I dlatego kogoś poznacie, zauroczycie się tą osobą, ale nie do końca będziecie sami sobie wierzyli. Dajcie sobie czas na to, żeby ta znajomość się rozwinęła, nie kończcie od razu, ponieważ widać, że to może być coś bardzo y, obiecującego i ciekawego. Y, natomiast y, ryby, y, które też y, tutaj bardzo intensywnie myślą o swoim y, zawodowym takim rozwoju oprócz tutaj tego, y, tego, że będziecie bardzo twórczy, tutaj faktycznie zawodowo, jest to czas, kiedy możecie... Y, Dostać, dostać awans, możecie zostać właśnie zauważeni. Natomiast Mars w dwunastym domu tutaj mówi o tym, że jest to bardziej czas, kiedy ta energia, powiedziałabym, jest bardziej do środka skierowana, tak? czyli jednak na ten taki czas, powiedziałabym jednak rozwoju wewnętrznego, rozwoju waszych zdolności, jest to też idealny czas na to, żeby pomyśleć na przykład o jakimś krótkim kursie tutaj w sierpniu. Może być to kurs związany z jakimiś sprawami ezoterycznymi, ale też i może być to kurs związany z jakimiś tematami typowo jakimiś praktycznymi, tak? zdobycie jakiejś kolejnej umiejętności bądź zdolności. I patrzymy na co tutaj tak karty stawiają. Karty faktycznie tutaj mówią o sprawach domowych, o tym, że jest jakiś problem, który nie cierpi zwłoki w rozwiązaniu. Widać, że tak naprawdę tylko wy możecie, jakby. Pójść do przodu z tym problemem. Widać, że od dłuższego czasu męczy Was jakaś trudna sytuacja, zarówno domowa, jak i zawodowa. Nie jest to miesiąc takich radykalnych zmian, ale jest to miesiąc wyjaśniania rzeczy, które tutaj są trudne, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Może być to czas, karty pokazują kiedy zakończy się wasza relacja w której jesteście od dłuższego czasu, ale jest po prostu tak naprawdę jesteście razem zahibernowani, tak? To karty pokazują na pewno też karty ostrzegają przed braniem kredytów na jakieś czy to wyjazdy, czy to kupowanie jakiejś rzeczy. Też nie jest to y, czas tutaj inwestowania. Y, tyle jeżeli chodzi o, o karty i o ryby. Ja Państwu bardzo dziękuję. Życzę wszystkim znakom Zodiaku y, od Barana po ryby udanego, szczęśliwego sierpnia. Dziękuję ślicznie, kłaniam się nisko. Kasia Południak, do zobaczenia.